zerknąłem, jak to czytanie dzisiejsze brzmi w takim przekładzie bardzo dosłownym z języka greckiego. I tam jest kilka ciekawych różnic. Między innymi tu, gdzie czytamy, że nagle dał się słyszeć szum wiatru, czytamy w oryginale, że w sposób nieoczekiwany przyszedł ten wiatr. To jest bardzo ciekawe, że Duch Święty przyszedł nieoczekiwanie. Jeśli zestawimy to z tym, co mówił Jezus do apostołów jeszcze 50 dni temu, kiedy kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać spełnienia obietnicy. I dzisiaj słyszymy, że Duch Święty przychodzi nieoczekiwanie. No to pokazuje nam, że jakoś te oczekiwanie na spełnienie nadziei, które płyną z wiary, które płyną ze Słowa Bożego, jakoś jest w nas nikłe, że te nadzieje są w nas właśnie małe, że one jakoś szybko gasną, jakoś szybko się kończą, że może nie umiemy długo wytrwać w tym oczekiwaniu właśnie na spełnienie się Bożych obietnic. Ale z drugiej strony jest to też pocieszające, jest to też dobra nowina, że Duch Święty nieoczekiwany, ale i tak przyszedł. Więc jeśli masz wiarę w Boże obietnice, to oczekuj ich spełnienia. To nie wchodź w zwątpienie czy w taką rezygnację, że to wszystko się nie spełni, ale miej wielką nadzieję na spełnienie Bożych obietnic w twoim życiu.